Teatrze Miejskim w Gliwicach trwa istny maraton. W najbliższy piątek pierwsze spotkanie z Psim Sercem, czyli spektaklem na podstawie opowiadania Błuchakowa w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego. Błuchakow jest autorem specyficznym, jest według mnie geniuszem, który próbuje łączyć, znaczy któremu udało się połączyć wielkie tematy filozoficzne, społeczne, polityczne, ze specyficznym, powiedziałbym, raczej mrocznym poczuciem humoru. Psie Serce jest opowieścią o wybitnym naukowcu, który zajmuje się odmładzaniem pacjentów. Kiedy znajduje na śmietniku psa Szarika, postanawia przeprowadzić na nim eksperymentalną operację. Zamienia go w człowieka, który miotany jest między różnymi rodzajami ubezwłasnowolnienia – społecznego, kulturowego czy politycznego. Zagarnięty przez rewolucję, naiwnie walczy o wolność. Inscenizacja oparta została na intrygującym pomyśle scenograficznym, którego podstawowym elementem jest widownia umiejscowiona na dużej scenie, w blisko miejsca gry aktorów. Widz widzi każde nasze drgnięcie oka, może odczytać wszystkie podteksty i zakamuflowane przez postaci, które gramy, intencje, co sprawia, że możliwość obserwowania tego, co się wydarza w spektaklu, jest tak jakby właśnie zaglądać we wnętrze tych postaci, we wnętrze i podteksty tych wszystkich scen. Figura psa może być metaforą wszystkich istot słabszych i pogardzanych, obrazem natury zagarniętej przez naszą cywilizację, jak i kulturę uznawanych za niższe. Z człowieka też niejednokrotnie robiono zwierzę eksperymentalne i zjawisko to nie należy jedynie do przeszłości. Świat potrzebuje realnej alternatywy. Mariusz, kapitalizm z demokracją dobiegł końca. W gliwickiej odsłonie Błuchakowa nie zabraknie charakterystycznego dla autora Mistrza i Małgorzaty poczucia humoru oraz połączenia wątków fantastycznych z wnikliwym portretem psychologicznym bohaterów wykreowanych przez aktorów znanych z poprzednich produkcji gliwickiego teatru. Premiera już w piątek, a następne najbliższe terminy to 8 i 9 kwietnia. Szczegóły można znaleźć na stronie Teatru Miejskiego w Gliwicach.